Tomasz Liś, witam Państwa w ostatnim programie przed najważniejszym dniem w Polsce i w polskiej polityce od 3 lat. Sondaży mieliśmy w ostatnich latach i miesiącach wiele, ale wiadomo, że liczy się tylko jeden sondaż. Ten w dniu wyborów. I ten sondaż właśnie nadchodzi. Dowiemy się, czy Polacy chcą samorządu, czy samowładztwa PiS-u. Czy poprą ugrupowania demokratyczne, czy antydemokratyczne. Dowiemy się, jakim liderem jest Mateusz Morawiecki, jak sprawdza się pomysł Koalicji Obywatelskiej, jakie naprawdę są notowania ugrupowania Kukiz, PSL-u, SLD i innych. Krótko mówiąc, dowiemy się, ilu Polaków naprawdę uważa, że łamanie prawa, deptanie konstytucji, niszczenie instytucji i ludzi, obrzydliwa propaganda, kumoterstwo i prywata są problemem, a ilu, że to żaden problem. Dowiemy się, czy ludzie naprawdę wierzą tej władzy. Ludzie są tacy głupi, że to działa. Tacy głupi, że to działa. Głupi, że to działa. Zobaczymy, czy pan Morawiecki ma rację. Ja wierzę, że nie ma. Kilka lat temu Mateusz Morawiecki uważał najwyraźniej, że ludzie są głupi i można im wcisnąć każdą ciemnotę. Dziś, jak wszystko na to wskazuje, partia rządząca uważa, że ludzi można ogłupić i kupić, ale na wszelki wypadek dobrze jest im także pogrozić, że jak źle wybiorą, to wybrana przez nich władza nie dostanie pieniędzy. I mówią to w zasadzie otwarcie od początku kampanii. Czy chcemy takich samorządów, które będą wojowały z rządem, które będą, można powiedzieć, warczały na rząd? Najwyraźniej teraz uznali, że trzeba to powiedzieć jeszcze wyraźniej i albo z góry kwestionują prawdopodobny wynik wyborów. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że pani prezydent Hanna Zdanowska, nawet jeśli zostanie wybrana prezydentem Łodzi, nie będzie mogła objąć mandatu prezydenta i nie będzie mogła tej funkcji sprawować. Powiedział prawnik Sasin, albo grożą, że jak ludzie źle zagłosują, to pieniędzy nie będzie. Trudno, żeby rząd finansował dla Rafała Trzaskowskiego mosty, skoro Rafał Trzaskowski mówi, że Warszawa nie potrzebuje mostów. Patryku, muszę cię zapewnić, że będziemy razem współpracować. Dziękuję. Nad rozszerzeniem sieci linii metra w Warszawie. Warszawiacy nigdy nie dali się zastraszyć i na taki szantaż można odpowiedzieć tylko czerwoną kartką.